Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Najpierw wzory strukturalne amidów o podanych nazwach. I podpunkt A. Propanoamid. Wzory strukturalne, no to troszeczkę sobie porysujemy. Mamy pierwszy atom węgla, drugi i trzeci, bo mamy propano. I teraz tak. Tutaj wchodzą nam trzy atomy wodoru. Tutaj dwa. Tutaj podwójnie dotlenu. NK. No i jak już tam chcemy, czy do boku, do dołu, czy tutaj na skos. Mamy pierwsze. B. NN-dietylobutanoamid. Ok, czyli do N-ki będziemy mieć przyczepione dwie grupy etylowe, a na lewo mamy butano, czyli cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Potem będziemy tutaj wchodzić w N-kę, do której mamy przyczepione grupy etylowe. Czyli raz, dwa, raz i dwa. Ok, no to lecimy. Wodory. Ok. Tutaj tlen, tutaj dwa wodory, a tutaj trzy wodory. No to jeszcze tutaj dwa wodory i trzy wodory. Benzenokarboamid. Czyli będziemy mieć pierścień benzenu, czyli wiązania tutaj mamy w środku. I grupa amidowa. Ok, teraz mamy karboamid, czyli inaczej mocznik. Nazwa zwyczajowa, to trzeba pamiętać. I będziemy mieć tutaj tak, C. On ma dwie grupy NH w sobie. Czyli tu idzie nam NK. Wodór, wodór. I tutaj NK. Wodór. I wodór. Podpunkt E. N-etylo-N-metylopropanoamid. Czyli na lewo będziemy mieć trzy atomy węgla, a potem do N-ki przyczepimy grupę etylową i metylową. Raz, dwa, trzy. Tlen. I wchodzimy tutaj w NK, do której mamy grupę metylową, czyli CH3. I etylową. Raz i dwa. Czyli tutaj dwa atomy węgla, a tutaj nam skoczą trzy atomy węgla. FK.
cykloheksanokarboamid, czyli będziemy mieć pierścień, ale bez wiązań w środku. I ostatnie G. N-metylobutanoamid. Czyli zaczynamy od butanu. Tlen, NK, tutaj mamy jedno połączenie, czyli będzie wodór i do dołu grupa metylowa, czyli CH3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.